Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy wszystko, że wszystko wiesz i nie potrzeba, by cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi, ja zwyciężyłem świat. Kontynuujemy słuchanie Dziejów Apostolskich. Trochę podobne słowa jak w sobotę, kiedy widzieliśmy, jak Apollos przyjmuje Ducha Świętego, że do tej pory zna on tylko ten chrzest Janowy. Podobnie tutaj tych 12, których spotyka Paweł i też daje im chrzest w Duchu Świętym, ponieważ do tej pory mają tylko ten chrzest Janowy. Nawet nie wiedzą, że istnieje Duch Święty. I teraz przyjmują ten chrzest i głoszą Chrystusa, podobnie jak święty Paweł. To jest to pytanie, które było postawione w sobotę. Na ile mamy to przejście od świętego Jana do tego chrztu w Duchu Świętym? Na ile mamy tą mentalność tylko pewnej sprawiedliwości tego świata, jakiejś takiej wymiernej, nawet pobożnej, żeby coś ze swojego dać, ale żeby nie dać za dużo, żeby się nie dać ogłodzić ze wszystkiego, zatrzymać tą szatę ostatnią dla siebie, że dać z tego, co mi trochę zbywa. Natomiast Chrystus to jest to wydanie siebie w ręce drugiego, pomimo tego, że on może mieć na tyle, może mieć więcej, może nie mieć prawa do tego, żeby cokolwiek ode mnie oczekiwać. To jest możliwe tylko w Duchu Świętym. To nie jest możliwe właśnie w tym chrzcie Janowym, że ja sobie założę to i zrobię. Owszem, to są tego granice. Dobrze, i dzisiaj słuchamy też Chrystusa, który wydaje się, że wreszcie natrafia, przynajmniej tak się apostołom wydaje, na ucho otwarte, że już teraz nie mówi w przypowieściach, nie muszą tego słowa jakoś tłumaczyć sobie, tylko mówi otwarcie i teraz mu wierzymy. I Chrystus mówi to słowo, które jest bardzo takie poważne. Czy macie wiarę? Bo im się wydaje, że wiarę mają. I Chrystus kwestionuje tą wiarę. Tak jak została zakwestionowana kiedyś ta wiara Apollosa, dzisiaj ta wiara tych uczniów, którzy przyjęli chrzest Jana, tak może dzisiaj jest trochę kwestionowana nasza wiara. Czy my rzeczywiście wierzymy w Chrystusa? Bo wydaje się, że nic prostszego, czy nic bardziej oczywistego, że my przecież w Chrystusa wierzymy. Ale na ile? Na ile wtedy, kiedy przychodzą trudności, na ile my się trzymamy Chrystusa? Na ile przychodzi prześladowanie, ucisk, jak Chrystus tutaj mówi, doznacie ucisku i kogo się wtedy trzymamy? Chrystus mówi tutaj jasno, że kiedy przychodzi godzina, ta godzina ucisku, to każdy ucieka w swoją stronę.
I to jest prawda, którą w danym momencie nie rozumieli apostołowie, ale ją zrozumieli. Kiedy przychodzi krzyż, to rzeczywiście każdy ucieknie w swoją stronę. Spełni się to słowo z Izajasza. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, ku swojej drodze. Bo my wszyscy mamy sposoby reagowania na cierpienie, na ucisk, na prześladowanie, na trudności, na krzyż. I to jest ta nasza droga. Każdy z nas ma swoją drogę. Patrzcie, to widać u apostołów. Wszyscy uciekają. Tych dwóch, którzy idzie do Emaus. Schroni się w swoim domu. To wszystko, nie mają te swoje cztery ściany. Bo prawdopodobnie idą do domu jednego z tych uczniów. Ja się przyjmuję, że to jest dom tego Kleofasa w Emaus. Zostawić Jerozolimę, cierpienie, uciec. Zamknąć się w tych swoich czterech ścianach. Mieć to wszystko już za sobą. Apostołowie, którzy też, tak jak święty Jan pokazuje, wszyscy siedmiu są potem w Galilei, idą łowić ryby, zostawiają wszystko to, co było do tej pory, zaczynają stare życie. A wydawało się, że poszli za Chrystusem. Piotr, który zostawił ojca, apostołowie zostawili sieci, łodzi. Jak przyjdzie co do czego, się okazuje, że dalej mają te swoje łodzie. Dalej mają te swoje sieci, dalej wracają do starego życia. To apostołowie i to jest też o nas. Że my też mamy te swoje ścieżki. I na tych ścieżkach niestety jesteśmy samotni. Bo ta swoja droga zakłada to, że my jesteśmy podzieleni. I to jest niesamowite, bo patrzcie, że wydaje się, że oni tworzą jakąś, jak apostołowie po tym wydarzeniu krzyża, że tworzą jakąś wspólnotę. Tych dwóch idzie razem, dyskutują, rozmawiają o tym, co się wydarzyło. Nawet są to pobożne rozmowy. A tak naprawdę każdy idzie swoją drogą. Nie ma pomiędzy nimi wspólnoty. Jest wspólnota celu w tym znaczeniu, że razem uciekamy. Jak często w naszym życiu, że my też jesteśmy razem, ale jeśli to nie jest oparte o Chrystusa, to możemy być razem, możemy sobie pogadać o innych, o problemach, o wszystkim, ale nie ma tej jedności. Nie jest spotkanie tylko dwóch egoizmów. Każdy chce coś na tym ugrać. Jak nie ma oparcia o Chrystusa, to jest oparcie o grzech. I na tym grzechu nic nie zbudujemy. Na tych naszych ucieczkach, gdzie w czasach pokomunistycznych stanu wojennego był taki motyw tej emigracji wewnętrznej, że często nie można było uciekać już na zachód. Część pouciekała, czy została deportowana po stanie wojennym, że musieli opuścić Polskę, ale wielu było takich, którzy nie pogodzili się z tą sytuacją. Była tak zwana emigracja wewnętrzna. Nic nie robię, zamykam się tylko w sobie. Nie ma nikt do mnie dojścia. Akceptuję tą sytuację zewnętrzną, bo ona jest taka, jaka jest. Nie udało się wolności jakoś wykorzystać czy ocalić. To jest emigracja wewnętrzna. I często my też możemy być w takiej emigracji wewnętrznej. Bo nie mam wpływu na to, co jest na zewnątrz. To ja tylko mam swój świat, swoje podwórko. Jak to mówi jeden z moich współbraci, mówi, mam swoją piaskownicę, swoje grabki, swoje wiaderko. I to jest zamknąć się do tej przestrzeni, która jest dla mnie dostępna. Owszem, czasem to jest, może być jedyne, co nam przypada, ale to na pewno nie jest ideał. Ideałem jest co? Jest bycie z Chrystusem. I teraz Chrystus mówi to, i to mnie bardzo jakoś tak dotknęło, nie? Że to wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Co im Chrystus mówi? Że rozproszycie się. Mnie zostawicie samego, ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. I to ma być słowo, które daje pokój. Myślę, dwa takie kierunki, które Chrystus tutaj może dawać. Z jednej strony, że pokój jest tam,
gdzie widzę, że jest Chrystus, który jest Ojcem. Nie, że to jest to źródło pokoju. Że ja się mogę pod ten pokój podpiąć. Że ja widzę, że Chrystus nawet w tych wszystkich trudnościach, że zachowuje tą jedność z Ojcem i to jest dla Niego źródło pokoju. I ja w jakichkolwiek byłbym tarapatach, trudnościach, to ja się pod tą jedność mogę podpiąć. Chrystus mówi, ja nie jestem sam. Jak apostołowie są sami, bo każdy ma swoją własną drogę, swoje własne kierunek, to co obrał, jest sam, samotny. Tak Chrystus nie jest sam, ponieważ zawsze jest Ojcem. Jak my nie jesteśmy z Chrystusem i z Ojcem, jesteśmy samotni. I ta samotność jest dla nas niszcząca. Mogę się jakoś ustawić, mogę się jakoś zabezpieczyć, mogę jakoś funkcjonować, ale tak naprawdę to jest takie obumieranie. Jak jestem z Ojcem, mogę mieć pokój. To jest jedna rzecz, która jakoś wydaje mi się, że jest bardzo ważna i jest źródłem pokoju. A drugie, to co Chrystus mówi też, że każdy z was rozproszy się w swoją własną stronę. I to wam powiedziałem, żebyście mieli pokój. Co to znaczy? To znaczy, że ja mam te doświadczenia ucieczki od Pana Boga. I Bóg nie jest tym, który... I ja nie mam często pokoju na tą sytuację. Często mnie demon kusi, oskarża za moją historię, za moje grzechy. I dlatego nie mam pokoju. A Chrystus dzisiaj staje wobec nas. Ten Chrystus zmartwychwstały i mówi, pomimo tego, to jest pokój. Ja przewidziałem tę sytuację. Ja wiem, że tak jest, że to jest twoja historia. Ja ci przynoszę pokój. Tak jak Chrystus przychodził po zmartwychwstaniu do tych obolałych apostołów, którzy się go zaparli, uciekli, zostawili. I pierwsze, co mówi, pokój wam. Nie robi im wyrzutów. A mówiłem, miałem rację. Jak mówiłem ci, Piotrze, że się zaprzesz, to na wszystkie świętości nie, choćby wszyscy ja nie. Miałem rację. Nie robi mu wyrzutów, jak my robimy często wyrzuty, jak my robimy sobie samym wyrzuty. Chrystus mówi, pokój wam, przyjmijcie Ducha Świętego. I to jest to źródło pokoju. My, po ludzku rzecz biorąc, chcemy czerpać ten pokój z tego, że jestem w porządku. Że mi nic nie może zarzucić ani ktoś, ani współsiostra, ani nawet sam Pan Bóg. I teraz jak nie ma tego, to jestem pełen niepokoju. Boję się Pana Boga, boję się żyć. A Chrystus dzisiaj przychodzi właśnie z tą dobrą nowiną, że mówi, możecie pokój zachować pomimo tego, że każdy z nas ucieka we własną stronę. Że Chrystus jest rzeczywiście tym dobrym pasterzem, który chce nas gromadzić. Dzisiaj przychodzi, żebyśmy może reflektowali i zobaczyli, gdzie jest ta moja strona, w którą uciekam. Gdzie nie mam pokoju? Gdzie się boję? Gdzie mam ten lęk, który płynie z grzechu, ten lęk, który ma te korzenie w tym grzechu pierworodnym. Pamiętacie, że po grzechu Adama i Ewy, pierwsze co oni robią, to uciekają przed Panem Bogiem. Nie? To jest ta swoja strona, swoje wyjście, ucieczka przed Panem Bogiem, zaszycie się w swoich chaszczach. I jak Pan Bóg przychodzi teraz do tego człowieka, to Adam szczerze mówi, boję się Ciebie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi. Nagość, czyli ten grzech, w który wszedłem. I teraz jest ten lęk przed Panem Bogiem. Dzisiaj świat wchodzi w grzech i lęka się tego Pana Boga. I ten świat jest też w nas, że my mamy też te różne lęki, które płyną z naszych grzechów, z ranień, które zostały nam zadane. Może pewne rzeczy, które są naszym udziałem, a może są pewne rzeczy, które nas dotknęły, pomimo, że myśmy nie chcieli, że są grzechy innych, które się odcisnęły na naszym życiu. I dzisiaj Chrystus z całą mocą przychodzi, żeby nas z tego wyciągać. Pokój jest we mnie. Nie, pokój nie będzie z tego, że w końcu to, nie wiem, nawet przepracuję,
dobrze, to mamy też robić, ale ten ostateczne źródło pokoju leży w Chrystusie Zmartwychwstałym. Że mogę stanąć naprawdę z całą moją historią, z moimi bagażami, z moimi grzechami, z tym wszystkim, co jeszcze może przede mną, i mogę stanąć przed tym Chrystusem, który przychodzi i mówi: pokój Tobie. To jest ten dar niesamowity Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Dar pokoju. Ten szalom. Ten pokój, którego świat nie może dać. Ten świat, ten pokój, którego nie jest w stanie zabrać wojna, nie jest w stanie zabrać lęk przed wojną, przed śmiercią, przed tym wszystkim. To jest to, z czym Chrystus przychodzi dzisiaj do nas. Mówi: odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Świat to jest całe to zło, którego doświadczyliśmy i doświadczymy. Chrystus ten świat zwyciężył do końca. Ten świat to już jest, to są już popłuczki. Chrystus zwyciężył wszelki grzech aż do skończenia tego świata. Ten pokój Chrystus chce nam dawać dzisiaj. Jak przychodzimy właśnie na Eucharystii do Niego i będziemy mówić: Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Nad nami, którzyśmy się rozproszyli. Ty jesteś tym barankiem, który pełni wolę Ojca, a my jesteśmy jak te owce, które się rozproszyły. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, obdarz nas pokojem. Daj nam ten pokój, którego nie mam w sobie. Zabierz mi te wszystkie lęki, które są w Tobie. Daj mi ten pokój, który Ty niesiesz. Chrystus nie miał tego lęku nawet przed śmiercią, przed męką tak okropną. Dlatego oby to dzisiejsze słowo naprawdę wybrzmiało nie tylko w naszych uszach, ale w naszym życiu, w naszym sercu, w historii naszego życia. Że Chrystus mówi dzisiaj: odwagi, zwyciężyłem świat. Odwagi. Pomimo, że uciekaliśmy i nadal uciekamy i będziemy uciekać, bo to nie jest to, że teraz się zmieni tak wszystko od tego momentu. Zrozumieliśmy to, wszystko fajnie, już będzie zupełnie inaczej. Może teraz chcemy przylgnąć do tego słowa. Za chwilę może znowu nas życie zaskoczy i się okaże, że te nasze ścieżki to jest na podorędzie, że to jest pierwsze, co pojawi się w naszym życiu. Bo już tyle razy uciekaliśmy, że to jest nasza natura, tego uciekiniera w nas. To jest ta natura. Dlatego prosimy: Panie Boże, zmień mi tą naturę. Daj mi tą naturę właśnie tego nie uciekiniera, tylko tego naturę, tego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dlatego ta pieśń nad pieśniami to jest to jedno wielkie wołanie: pociągnij mnie za sobą. Pociągnij mnie, bo ja jestem pierwszy do ucieczki, ale Ty mnie pociągnij. I Chrystus odpowiada słowem Ozeasza: pociągnąłem ich więzami. Były to więzy miłości, nie więzy zewnętrzne, nie te więzy ducha, te więzy, których pragniemy tak naprawdę gdzieś w naszym sercu, nie? Bo pragniemy wszyscy miłości.